Jak powiedzieć kierowcom, że wkrótce zmieniają się przepisy ruchu drogowego, które będą wymagać od nich większej ostrożności na przejściach dla pieszych? Kierowcy używają nawet do zwykłej jazdy po mieście nawigacji. Wsiadają, włączają trasę i przestają skupiać się na drodze, ufając bardziej maszynie niż sobie. Przejścia mają duszę. Jak to działa? Rozdajemy mapy z nawigacją Polski, które mają wgrane wszystkie przejścia dla pieszych. Jeśli kierowca jedzie z za dużą prędkością, zbliżając się do jednego z przejść dla pieszych, otrzymuje komunikat od pieszego, który był ofiarą wypadku na tym przejściu. Komunikat dostosowujemy do potrzeb banku krwi, na przykład. Wczoraj na tym przejściu miałem wypadek. Potrzebuję grupy krwi ARH+. Od przyszłego miesiąca wszystko się zmienia. Ja będę bardziej bezpieczny, a ty będziesz się czuł pewniej, bo zmieniają się przepisy. Krew możesz oddać w najbliższym szpitalu na ulicy. Wtedy nawigacja wskazuje drogę do najbliższego szpitala. Jak to robimy? Na telefon przychodzi update GPS z pytaniem: jesteś kierowcą z duszą? Masz możliwość zainstalowania GPS z duszą. Facebook. Test. Czy jesteś kierowcą z duszą? W konsekwencji update aplikacji GPS z duszą. Dodatkowo w warsztatach samochodowych promocja aplikacji Tchnij duszę w swój samochód. Do tego dodajemy kontekstową radiówkę wykorzystującą mechanizm naszej nawigacji, w której pojawia się komunikat o tym, że teraz przejścia mają duszę. Po zmianie przepisów pojawia się nowy update GPS. Na mapach zostaną oznaczone przejścia, które są najbezpieczniejsze. Efekt. Kierowcy przykładają większą uwagę do pieszych. Pokazujemy, jak zmieni się bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych po wprowadzeniu nowych praw. Poprawiamy wizerunek kierowców, którzy oddają krew dla poszkodowanych pieszych. Dziękujemy. Dzięki.